Roman Polański uniknie procesu. Zarzuty miały charakter obyczajowy. Sprawa cywilna, w której twierdzono, że Roman Polański, 91 litrów, dopuścił się napaści seksualnej na 15-latkę w Los Angeles w 1973 roku, została ostatecznie rozstrzygnięta. Jaki jest jej wynik? Strony zawarły ugodę w tej sprawie. Pozew w tej sprawie wpłynął do sądu w Los Angeles w maju 2023 roku. Rozprawę zaplanowano na sierpień 2025 roku. Prawnicy obu stron sięgnęli jednak po nadzwyczajne prawne rozwiązanie i do rozprawy nie dojdzie. Postać Romana Polańskiego od lat budzi kontrowersje. Zarzuty o gwałt na 13-latce w 1977 roku, po których reżyser uciekł z USA oraz inne podejrzenia o nadużycia wobec kobiet, takich jak Charlotte Louis, Renate Langer czy Valentine Monnier, rzuciły cień na jego dorobek artystyczny. Mimo tych oskarżeń, Polański jest wybitnym filmowcem, który zrealizował takie perły jak Nóż w wodzie, Pianista, Dziecko Rosemary czy Chinatown. W sprawie z 1973 roku, która miała być rozpatrywana przez sąd w Los Angeles, reżyser ponoć miał zaprosić wówczas nastoletnią dziewczynę do restauracji, gdzie podawano alkohol, a następnie zabrać ją do swojego domu, gdzie miało dojść do zbliżenia. Prawnicy powódki, w emocjonalnych słowach cytowanych przez The Guardian, opisali momenty, w których ich klientka miała bezskutecznie błagać Polańskiego o powstrzymanie się. Polański zawarł ugodę pozasądową. Proces miał ruszyć latem 2025 roku. Jednak Polański nie zostanie za ten czyn ukarany, ponieważ strony zawarły pozasądową ugodę. Jej szczegóły pozostają nieujawnione, nie wiadomo zatem, czego zażądała powódka. Zawarte porozumienie pozwoliło uniknąć publicznego procesu leciwemu Romanowi Polańskiemu. Informację o ugodzie, która zadowoliła obie strony, przekazał dziennikowi The Guardian adwokat reżysera, Alexander Rufus Isaacs.